Witam Was serdecznie. MotoGP ze świata. Taki tytuł właśnie sobie dałem. No i co my tutaj mamy? Premiera 6 czerwca 2019 roku, czyli za 22 dni będzie premiera właśnie tego MotoGP. I co my tutaj mamy względem części zaawansowane SI? No tutaj właśnie jest dużo właśnie takich informacji. Twórcy zapowiedzieli także kilka nowych nowości, poprawek do znanej formuły. Za opracowanie tego tytułu odpowiada włoskie studio Milestone. No i co tutaj jeszcze mamy? Mam na koncie także kilka innych gier wyścigowych. Tak, Gravela czy Ride. Ride to jest też motocyklowy wyścigi. Nawet trójkę mieli chyba swoją premierę. No i tutaj widzimy za was zasilnik fizyki. Sprawia, że pojazdy mają swoją wagę, zachowują się odpowiednio do niej, a kolizy wyglądają bardzo wiarygodnie. Mamy tutaj MotoGP, MotoGP 2, MotoGP 3, Red Bull. Nie brakuje również licencjonowanych zespołów. Tutaj mamy nowość systemu sztucznej inteligencji nazwane Natural AI, wykorzystując technologię uczenia maszynowego. Tryb reżysera też mamy tutaj w wyścigu, który pozwala na modyfikowanie zasad zarządzania zmaganiami. Co my tutaj jeszcze mamy? Możemy przez internet albo swobodnie grać. Mamy naprawdę tutaj ważne informacje dotyczące właśnie MotoGP względem właśnie tego. Myślę, że ta seria MotoGP będzie bardzo dobra, bo jakżeście oglądali moje odcinki, że tak powiem, no to grałem właśnie w wersji, że tak powiem, modu. A tutaj mamy MotoGP 19. Na pewno tą grę kupię sobie. Dobra, kolejne. Do trzech razy sztuka. Mateusz Kapusta atakuje e-sport MotoGP. Dziwny w ogóle tytuł, że atakuje, tak jakby on był, nie wiem, atakował w ogóle, że tam jakieś warunki czy coś są nieodpowiednie, nie wiem o co chodzi. No i zobaczymy tutaj ubiegły rok motocyklowych mistrzostw świata MotoGP. No, to był najszybszy polski gracz właśnie Mateusz Kapustka, ale on się nabawił, że tak powiem, kontuzji nadgarstka, który mu uniemożliwił właśnie w zawodach start. No najwięcej właśnie tutaj, jak pokazuje, Włochów i Hiszpanów jest w czołówce. No najlepszy polski gracz właśnie on jest. Co my tutaj mamy? Puszczenie zawodu przygotuje się maksymalnie na rok 2019, także Mateusz, obyś po prostu w 2019 roku reprezentował nas w e-sportach. No i co my mamy tutaj w KTM-ie? Dyrektor KTM pewne swojego, choćby trwało to 10 lat, zdominujemy i MotoGP 3. Na razie dominacja jest w MotoGP 3, MotoGP 2. A w MotoGP wersji, to znaczy serii królewskiej, no zobaczymy, czy te KTM-y będą bardzo dobre. Chyba że Marquez by podpisał na przykład kontrakt do MotoGP, jeżeli chodzi o KTM-a, ale kto wie, jeżeli będzie miał zdobycie w tym roku tytuł mistrzowski i w kolejnych też. Tutaj takiego rozwiązania Ducati w tym czasie mistrzostwa. W 2009 roku materiałów ramy karbonowe. Jednak potem w 2012 roku dołączył do japońskiej konkurencji i używa aluminium. Aluminiowe. Ducati wrócił do czołówki. Aha. Jeżeli podążymy drogą Ducati, przegramy. KTM jest zaangażowany w wyścigi z dwóch powodów. Innowacja oraz sprzedaż także motocyklów. Tak, w 2018 roku sprzedało się
53 tysiące, a Ducati aż 261 tysięcy egzemplarzy tej marki. Stalowa rama kratownica przeżył kratemowy ogromny sukces. Jest naprawdę tutaj wiele ciekawych informacji na temat właśnie MotoGP. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No i co tutaj mamy? Tak, a potem przegraliśmy 18 razy z rzędu. 10 lat MotoGP, ale czy później też je zdominujemy? No. No i tutaj kolejny naprawdę bardzo ciekawy temat. Zarobki kierowców MotoGP w sezonie 2019. Sumy przelewa na konto gwiazd sportu zawsze będą duże emocje. Tak, zawsze to są duże emocje. Ile kto tam zarabia w ogóle w MotoGP? Naprawdę przeciętne zjadacze chleba są naprawdę kosmiczne, bo również ważne dla największych producentów motocykli jest rywalizacja w klasie prototypów. Tak, bo to są prototypy, jeżeli chodzi o klasę MotoGP. No i zobaczymy, jakie tutaj właśnie zarobki są względem Marqueza, Rossiego, Dovizioso i całej po prostu stawki. Oczywiście to jest przeliczenie na polskie złotówki. Tak jak właśnie tutaj pokazuję. No i zaczynamy od Marka Marqueza. Między 57,5 miliona a 69 milionów rocznie. Naprawdę to jest sporo. Od 3-6 miliona za wyścig i 150 tysięcy za okrążenie. Valentino Rossi 38 milionów. Tu 2 miliony za wyścig, 84 tysiące za okrążenie. Kolejnego mamy Andrea Dovizioso, 26 milionów rocznie i 1,4 miliona za wyścig, 58 tysięcy za okrążenie. Maverick Vinales już 19 milionów zarabia, milion za wyścig, 41 tysięcy za okrążenie. Za jedno okrążenie tyle kasy. Jorge Lorenzo tak samo, już w przedziale 19 milionów a 26 milionów. No tutaj naprawdę spora kasa jest w ogóle, jeżeli chodzi o tych motocyklistów. Ja się po prostu nie dziwię. Danilo Petrucci 10 milionów, a pół miliona za wyścig, można powiedzieć. Jean Zarco 9,6 miliona. No i tutaj za wyścig tak samo pół miliona. Karl Crutchlow 9,6 miliona. Alex Rins 7,7 miliona. Jean Mir prawie 5 milionów. Andrea Janone 4,6 miliona. Ćwierć miliona za wyścig i 10 tysięcy za okrążenie. Paul Espargaró 3,8 miliona. Chyawis Szyachirin 3,8 miliona rocznie, 202 tysiące za wyścig. Alex Espargaró 3,3 miliona rocznie. No i tutaj jest bardzo właśnie interesujące właśnie na temat zarobków. Miguel Oliveira tak samo 2,9 miliona, sporo tutaj właśnie. Morbidelli 2,9 miliona. Jack Miller 2,3 miliona rocznie. Karel Abraham 1,7 miliona. Za wyścig już 3. Tito Rabat 1,5 miliona. Za wyścig 3300. Tutaj Taka Nakagami zarabia 1,2 miliona. I tutaj Fabio Quartararo oraz Francesco Bagnaia, właśnie oni. Brak danych, ile oni tam zarabiają, można powiedzieć, między Takana Kagamim 1-2 miliona, a naprawdę Marquezem to jest kosmiczna cena, ale się nie dziwię. Ci motocykliści naprawdę jeżdżą taką prędkością, że naprawdę dzisiaj jesteś, a jutro po prostu cię nie ma. Dlatego takie pieniądze też zarabiają.
na temat właśnie zarobków, jeśli chodzi o MotoGP. Także myślę, że zakończymy odcinek na tym. Także do zobaczenia.